Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutouto. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Rozpoczniemy właściwie w takim momencie, w jakim my sami jesteśmy, czyli w połowie, mniej więcej w połowie czerwca 2022. W Polsce ciepło od kilku dni. Czasami zdarzają się nawet upały. Odzież z krótkimi rękawami, przewiewna, odsłaniająca sporo. Jakieś takie poczucie nadchodzącego lata, urlopów, kolonii. Jakiegoś czasu, który będzie można spędzić w miły, przyjemny i ciepły sposób. Za chwilkę wpadniemy na urodziny waszego wspólnego znajomego, który to on urodziny robi w ogrodzie. Powiedzmy, niech to będzie grill. Ale zanim to chciałbym podpytać was o taki obrazek, scenę, żeby pokazać wasze postaci w jakimś takim solowym, intymnym, może nawet momencie. W jakiej sytuacji możemy zastać Wiktora Siwego Koreckiego, który jest archetypem Stary Wyga? Wiktor to 55-letni mężczyzna o dłuższych, siwych włosach, dosyć regularnej twarzy, takiej kształtnej, z zadbaną, przystrzyżoną, siwą brodą. On dosyć wcześnie posiwał, bo już jako młody mężczyzna po prostu był siwy, stąd jego ksywa w policji – Siwy. W chwili obecnej widzimy Wiktora, który pracuje w swoim ogrodzie. Jest to dużej wielkości działka, ale działka niesamowicie zadbana. Można by powiedzieć, że wyglądająca jak z jakichś takich katalogów firm oferujących, nie wiem, dbanie o działkę czy projektowanie ogrodów. Ten ogród jest wymyślony i zaprojektowany w każdym szczególe. Może troszeczkę w takim stylu japońskim. Są tam drewniane elementy, wszystko jest bardzo dobrze i dokładnie przystrzyżone. Natomiast Wiktor jest w ubraniu roboczym i pielęgnuje sobie właśnie tam grządki i tak dalej. Widzimy jedną charakterystyczną rzecz związaną z tym ogrodem. Ten ogród jest w jakiś sposób odcięty od całej reszty. On jest otoczony bardzo gęstym żywopłotem, a żeby wejść do tego ogrodu, trzeba przedrzeć się przez dużą ilość różnego rodzaju zarośli oraz trzeba otworzyć taką furtkę, która jest bardzo dokładnie i szczelnie obita drewnianymi deskami. Wydaje się, że ten ogród jest pewnego rodzaju tajemnicą Wiktora, takim miejscem jego separacji i odcina się w tym miejscu od otaczającego go świata. Nie ma tutaj nikogo innego. Jest bardzo cicho, słychać szum płynącej rzeki gdzieś w oddali, słychać
owady, które latają tutaj dookoła. I Wiktor w środku, w ciuchach roboczych, pracujący. A czy to jest ogród, który jest przy twoim domu, czy to jest taki ogród działkowy, na który trzeba, musisz opuścić swoje mieszkanie, żeby do niego dotrzeć? To jest ogród działkowy. Mhm. Muszę tam dojeżdżać i zwykle dojeżdżam tam po prostu samochodem, który jest też również moim samochodem służbowym. W środku mam dużo różnego rodzaju narzędzi, które czasami tutaj sobie przywożę, ale w tym ogrodzie jest również drewniana taka drewutnia, w której po prostu trzymam te podstawowe narzędzia, o które się nie boję, że zostaną w razie czego ukradzione, jeżeli ktoś się tutaj włamie. A z którymkolwiek z sąsiadów gdzieś tutaj na tych działkach utrzymujesz jakiś kontakt, czy raczej na tyle jest to taka twoja pustelnia, że izolujesz się też od innych działkowiczów? To jest totalna pustelnia. Wiktor tutaj ucieka przed swoją codziennością. On nie mówi o tym miejscu. Nawet ukrywa, że to miejsce ma. Żona wie, że on gdzieś wyjeżdża, ale nie wie, że to chodzi o tą działkę. On wykroił sobie z przestrzeni Szybina miejsce tylko i wyłącznie dla siebie. A czy w takich pracach ogrodowych, albo inaczej, nie chcę o to pytać, bo tak się po prostu zdarza. Czasami nawet najbardziej wprawny ogrodnik, nawet jeśli amator, to zdarza się jakiś niewielki wypadek. Chciałbym go tutaj w tej scenie umieścić. Możliwe, że wkopując jakieś rośliny, jakieś korzenie w mokrą ziemię, w taki czarnoziem, przygotowując te takie korytko, miejsce, gdzie będzie można umieścić daną roślinę, niezbyt boleśnie i krwawo, ale jednak zacinasz się w palce lewej dłoni. Od wierzchu przechodzi taka łopatka właśnie do wycinania tej dziury w ziemi. Właściwie po trzech z czterech palców. Wzdłuż trochę taka malutka szrama powstaje, jakby ktoś chciał, nie wiem, odciąć je. I to bardzo wyraźnie i od razu przenosi do pewnego momentu, kojarzy się. Właśnie upływa rok od tamtych wydarzeń. Z czym takie coś się może Wiktorowi kojarzyć? Widzimy Wiktora, który podciąga rękaw swojej koszuli i oprócz tego, że ma zakrwawione palce, widać na jego przedramieniu blizny. Ich tych blizn jest bardzo dużo, one nachodzą na siebie. To są stare blizny. Wyglądają jak już takie po prostu wiekowe, białe, ale jest ich mnóstwo. On opłukuje sobie rękę z ziemi, używa tam jakiegoś środka do dezynfekcji na te palce, żeby zabezpieczyć tą ranę, bo pamięta, że będzie musiał coś jeszcze po prostu porobić z papierami i tak dalej. Nie chce, żeby to się zapaskudziło. I teraz jeszcze przypomnij mi pytanie. Czy... Mniej więcej rok temu byliście na tropie razem ze swoim starszym, byłym już teraz partnerem, seryjnego sprawcy, który miał przezwisko dosyć ciekawe. Tak, dokładnie rok temu dzisiaj. Może właśnie dlatego Wiktor jest dzisiaj na działce, że minął rok od nierozwiązanej sprawy, która doprowadziła do tego, że jego 20-letni partner, Marcin Stępień, w trakcie akcji, przez działanie Wiktora, doznał zawału. Mianowicie byli na tropie seryjnego mordercy, któremu nadali pseudonim Obcinacz Palców. Dlaczego Obcinacz Palców? Ponieważ ofiary, które znajdowali, nie miały palców. I jest z tą sprawą związana taka historia, że nigdy tych palców nie znaleziono. I również przez działanie Wiktora nie ujęto sprawcy. Wiktor był tak bardzo zakręcony na punkcie tego mordercy, że był w stanie zrobić wszystko, żeby go dopaść. I tamtego dnia przymusił, można powiedzieć, Marcina Stępnia do tego, żeby weszli do opuszczonego domu, a dokładnie opuszczonej
piwnicy, w której spodziewali się zastać obcinacza palców. Tam na miejscu sprawy poszły nie tak, jak powinny. Zostali zaatakowani z zaskoczenia w ciemnym pomieszczeniu przez obcinacza palców. Wiktor został raniony, a Marcin Stępień doznał zawału. Obcinacz palców uciekł i do dzisiaj jest nieschwytany. No a Wiktor zajął się swoim partnerem, który w chwili obecnej niestety, ale już nie pracuje. Już nie jest policjantem. Zdecydował się, że musi skończyć z tym gównem i on odchodzi, przechodzi na rentę. A Wiktor został. Odsuńmy tę przeszłość, tak jak woda z kranu spłukuje krew z tych palców, to by się udaje to dosyć łatwo zatamować. Chwilowa taki wgląd w te wydarzenia. Ja nie wiem, może nawet niespecjalnie śledzisz kalendarium, ale tak, teraz jest pewność. Dziwny zbieg okoliczności, to było rok temu. Ale jutro czy pojutrze, to nie ma większego znaczenia, spotkamy się ze Stępniem, z twoim byłym partnerem. On będzie właśnie wyprawiał urodziny. A teraz przenieśmy się do Dominiki Maurer. Zajrzyjmy ku tej postaci. W jakiej sytuacji jest? Jest noc. Dominika idzie pewnym krokiem w kierunku klubu, z którego już teraz słychać bardzo, bardzo ciężkie rockowe brzmienia. Wchodzi do klubu pewnie. Już na wstępie witają ją. Ludzie, których zna, i wskazują miejsce, w które ma iść, więc kieruje się w tamtą stronę, powie, co ją zaraz ma czekać. Kręca w lewo, w prawo, stoi przed schodami, rzuca swój plecak, który ze sobą przyniosła. Chwila skupienia, wchodzi na scenę. Wchodzi na scenę, siada na stołku i siada przed zestawem perkusji. To się włączają i zaczyna grać muzyka, a Dominika zaczyna grać na perkusji, ponieważ Dominika, która ma lat 31, jest młodą, szczupłą babeczką, która jest raczej z tych chudych, niepozornych, gra wieczorami na jam session w klubach rockowych, a dokładnie w jeden, bo ma swój ulubiony. I to, co widzimy, na jak wygląda Dominika, to, że Dominika ma ubraną dość koszulkę na ramionczkach z krótkimi spodenkami, a jej ciało pokrywają liczne tatuaże. Wiele mandali w różnych miejscach. Zasadniczo więcej jest tatuaży niż naturalnej skóry pod spodem. Światła migają, muzyka gra, a Dominiki tak naprawdę też nie ma, bo Dominika się pochłania w tym, co jest robione teraz. A to jest taka miejscówka, w której zakotwiczyłaś na te swoje nocne momenty, kiedy sen nie przychodzi. Jesteś od niedawna w Szybinie, czy właściwie od jak dawna jesteś w Szybinie? Myślę, że jestem w Szybinie od 2-3 miesięcy i zdecydowanie jest to moja miejscówka, ponieważ już to spędziłam z pierwszego dnia. Potem drugiego, potem trzeciego, a na samym końcu trzeciego dnia jeszcze się zaprzyjaźniłam. Poznałam z właścicielem tego klubu, który pozwolił mi mieszkać nieopodal. Więc w tym klubie spędzam dużo wolnego czasu. Ten klub jest też dość specyficzny, ponieważ on nie koncentruje się tylko i wyłącznie na rockowych brzmieniach, nie tylko muzycy tam występują, ale także jest otwarte na różnego rodzaju artystyczne inicjatywy. Dzieją się tam performance, jakieś rzeczy z pokroju, z pograniczy sztuki. Każdy, kto ma jakąkolwiek ideę, którą chciał zaprezentować, jest w garażu mile widziany.
No, szczupła trzydziestka z tatuażami w krótkich spodenkach, bluzka na ramionczkach, grająca ostrego rocka. Myślę, że wśród dżemujących co jakiś czas pojawiają się gitarzyści, którzy w twoją stronę robią solówkę, basiści, którzy nie muszą patrzeć na gry, tylko grają z pamięci, patrząc sobie też w twoją stronę. Takie rzeczy czasami cię interesują? Porywasz się takimi akcjami, czy jesteś absolutnie pochłonięta przez rytmy? Zdecydowanie, jeżeli jest zespół, to gramy razem. I jak jest miejsce na solówkę, to jest to miejsce, kiedy Dominika się odrywa. Ale jak gitarzyści się odwracają, jak oni chcą coś zagrać, no to Dominika gra pod nich. Dobra, to przenieśmy się do sobotniego popołudnia. Stępień, Marcin Stępień ma ile lat? 60 już ma, czy się zbliża dopiero? Ja myślę, że on ma 50 lat, jest młodszy od Koreckiego i to zakończenie jego kariery nastąpiło troszeczkę za wcześnie. Mhm. Więc jako, że właśnie jest bardzo ładna pogoda, to cała uroczystość miała się rozpocząć w miarę wcześnie, żeby jeszcze troszeczkę tego popołudniowego słońca zażyć, więc od czwartej zaczęli się sprowadzać goście do ogrodu na tyłach takiego starego, jednorodzinnego domu Stępnia w dzielnicy Białe. Schodzą się głównie gliniarze z wyższych lub niższych stanowisk. Jakiś może znajomy rybak, który nie jest w policji, ale takich osób jest naprawdę niewiele w tym ogrodzie. Jesteście też wy, o ile Wiktor, ciebie się tutaj wszyscy spodziewają, chociaż wszyscy, nie wiem, czy to ty widzisz, czy tak jest, czy tak to, czy sobie to wymyślasz, sprawiają wrażenie, że wiedzą, co się stało rok temu i że Stępień dalej by pracował, gdyby nie twoja brawura podczas akcji. Ale Dominika, jesteś tutaj dlatego, ponieważ jesteś nową partnerką Siwego. Zaproszenie przez właściwie niego, nie bezpośrednio do ciebie, ale kiedy przekraczacie we dwoje bramę i podchodzi Stępień, to znasz go skądś. To jest policjant, który też bywał w twoim poprzednim mieście, albo gdzieś tutaj ci się przemalował. Ewidentnie znasz jego twarz. Jak on w ogóle wygląda? Chyba to od ciebie spytam, Wiktorze Siwy Korecki, bo to jest twój były partner. To jest potężny facet. Naprawdę duży. Wyższy o głowę od Koreckiego. Goli zawsze głowę na łyso, ale równocześnie nosi taką potężną brodę i troszeczkę wygląda, jakby się wyrwał z jakiegoś planu filmowego, przypomina po prostu Wikinga. Chciał być w jakiś tam sposób taki modny, a jak stracił włosy na głowie, no to miał ładny, bujny zarost, więc poszedł w tym kierunku. W momencie, gdy się zobaczyli, to Wiktor się z nim przywitał, ale tam nie było jakiejś rozmowy, takiej dyskusji czy coś takiego. Po prostu Stępień od razu zajął się innymi gośćmi, którzy się pojawili. No i Wiktor wziął sobie tylko jakiegoś drinka, nalał, który tutaj był dostępny. Stanął sobie z boku w cieniu. Jako chyba jedyny z osób, które tutaj przyszły, jest ubrany w koszulę z długimi rękawami. Rozpiętą, ale koszula jest, nie ma podwiniętych rękawów, jakieś tam długie chinosy, skórzane buty. Mhm. A ty, Dominika, przychodzisz chętnie na taką imprezę? Czy to jest trochę obowiązek, taki konwenans policyjny? Czemu bym miała nie przyjść? No właśnie. Czemu miałabym nie przyjść w tym miejsce? To są też moje chłopaki. A, jest też kilka dziewczyn. Inny zespół? No właśnie, inny zespół. Ale też zespół. Myślę, że Dominika, jak widzi Stępnia w miejscu, na tym grillu i na urodziny, na które przyszła, to stoi przez chwilę, tak patrzy na tego Stępnia i mówi: Stępień! Nie wierzę! To ty? I się biegnie od razu do niego, się przytula. No nie wierzę, to, że tu się... Jak?
Kurczę, nie spodziewałam się, że będziesz pamiętała, no. Przecież to kilka tylko razy. Taki stary dziad, a ty zwróciłaś uwagę. Ale fajnie, fajnie, że jesteś. Jak ci tam z tym siwem? Mędrcuje ci, czy nie? Trochę tak. Czasem jest. Kurwa, młodszy ode mnie jest, a mi mędrcował. No, trzeba go rozruszać, ale myślę, że sobie... Dajmy sobie czas jeszcze trochę. Boże, zobaczymy, co sobie tam wyjdzie. A może Rutka z gospodarza? Chodź, przedstawię cię wszystkim. I on takim trochę, sam takim, takim protekcjonalnym trochę gestem, ale przyjemnym, sympatycznym, obejmuje cię za ramię i prowadzi w stronę głównego dużego grilla i to jest chyba najdroższy element tego tutaj całego domostwa, ogrodu. Profesjonalny duży grill i tam gwardia takich najwytrawniejszych policjantów grillujących stoją i on tam do ciebie wprowadza trochę na salony. No, trawiaste salony. Oczywiście większość z tych mężczyzn i kobiet już znasz, bo to oni są w aktywnej służbie, ale wiesz, no, przedstawiona przez szefa gospodarza jubilata, to od razu jest więcej punktów. Jeden z nich od razu prezentuje ci kieliszek do wódki. Czy będziesz miała ochotę pić w szotach, czy raczej w drinku? W szotach. Będzie szybciej. To trzymaj. Dobra. Masz Mauer. Dajesz, pijemy. Zdróweczko. Jeszcze z tobą nie piłem. Zdróweczko. Jaca jestem. To jakiś jeden z policjantów. Jaca, król wódki, on robi, zaraz po tym jak wylał, przechadza się pomiędzy różnymi osobami. Dolewa i właściwie szukając pustych kieliszków, szuka tak naprawdę pretekstu, żeby sam sobie nalać z kolegami. Dociera też do ciebie, Wiktor. A ty co? Przygrzałeś się na słońcu, że tak w cieniu sterczysz? Boję się o włosy, że jeszcze bardziej posiwieją. Muszę dbać, żeby nie wypadły jak ustępnie. Ty. Teraz na serio spytam, a ty nie myślałeś, żeby coś jakąś farbą się pacnąć? Bo mi kurwa też zaczynają siwieć po bokach. Grażyna nie lubi. Wiesz co, no, ja zaakceptowałem swoją starość i raczej idę w tym kierunku i to się nie zmieni. Ja myślałem, że może wiesz, jakiś robiłeś research w tym temacie czy coś, bo... No kurwa, wierci mi głowę, muszę się jakoś ogarnąć i... No dobra, jak nie robiłeś, to nie. Weź ją na wakacje, to tak naprawdę o to chodzi. Co? Jak wezmę ją na wakacje, to przestanie mi dopieprzać się do siwiejących włosów? Tak. Ja pitalek, ja nie kumam tych spraw. Najlepiej za granicę. Nie Zakopane, czy tam polskie morze. Pojedźcie do Włoch. Sorrento jest podobno ładne. Ja nie mam pieniędzy na Włochy, no co ty stary. Trzeba, wiesz, ona jest nauczycielką. Plus ja? Włochy? Na dwa dni byśmy pojechali. Chyba będziemy musieli zacząć od Zakopanego. Ja znam kilka miejsc. Jak będziesz potrzebował, to przyjdź, to ci coś powiem. Mam nadzieję, że nie są małe i ciemne. Korecki podstawia mu jeszcze szklankę, żeby mu nalał, no bo jak już chciał po prostu lać i tak dalej, no to niech będzie. No to tak, to on, bo on myślał, że skoro zażartuje w trochę, wiesz, odnoszący się do tamtych chwil sposób, to pójdzie sobie, ale skoro wyciągasz szklankę, to z szacunkiem kiwa głową, leje ci trochę wody sobie i jeb. Tak, no trzeba. Gorąco jest jak jasna cholera, bo jest czerwiec, nie lubię pić w taki upał, no ale z nimi to się inaczej nie da. Z nimi? Z nami. Inaczej się nie da. Ależ ty partnerkę trafiłeś, kurwa. Myślę, że jak ten, jak stępień chodzi spać wieczorem, to trochę kurwa zazdrości. Że to nieodwrotnie się potoczyło. Idę po jakieś mięso. No ja myślę, że Dominika tam trochę uczyła po tej grill party, po czym szybko kombinowała drugi kieliszek i idzie do siwego. I tak mówię, siwy, to jest twój były partner? Naprawdę? I podaję ci kieliszek z wódką. No, on go bierze, ale trzyma go w ręce, bo dopiero co wypił, także boi się, że mu zaraz to uderzy do głowy. Ty widzisz, że on ma rękę zranioną. Jak chwyta ten kieliszek, to ma jakiś tam bandaż założony na palce.
na co stary ci nie mówił, nie znasz tej historii odznaczenia Wiktora Koreckiego medalem za otrzymanie rany w boju i tak dalej. Nie czytałaś akt? Wiesz, no czytałam, nie chciałam być wścibska, chciałam być miła, no weź, nie? Trówko. Prawie go zabiłem wtedy. Wiesz, że to jest pierwsza impreza, na którą mnie zaprosił od tego, jak lądował w szpitalu. Także trochę dziwnie się tutaj czuję. No ale fajnie, że zadzwonił, no. Doceniam to. Dominika ci poważnieje, widzisz. To może mamy coś wspólnego. Ty go prawie zabiłeś, a on mi uratował życie. No, trochę to dramatyzuję. Trochę. To jest raczej kwestia tego, jak Dominika pierwszy raz spotkała Stępnia, to była gdzieś na jakiejś, nie powiedzę ci, dyżurce ochroniarskiej za kradzież jakiegoś jedzenia. Gdzie ochrona chciała wzywać policję, a policja tak naprawdę stanęła tuż za nią i to był Stępień, który powiedział, że zajmie się sprawą, wyciągnął ją stamtąd i zabrał ją na wiatr. Od jednego do drugiego to asto smaczne, przyrządzane przez Bogdana, który jest asem grillowego mięsa, jedzonko. Im później, tym oczywiście troszeczkę żednie towarzystwo, taka najtwardsza gwardia zostaje po 21. W pewnym momencie podchodzi do waszej pary Stępień, już mocno zrobiony. Kurwa, słuchajcie, ktoś z was jeszcze pojedzie autem? Nie chcę Ubera dzwonić, powódka się skończyła. Myśmy się szurnęli tam na Morawski, jest taki ten całonocny. Alkoholem. Ktoś was jeszcze prowadzi, czy nie? Nie, ale no ej, dziadki, no może pójść Ubera, bo... Ale z dzisiaj jeździ dzisiaj na taksówce, można zadzwonić po Zdzicha, Zdzichu. O! Super, to ja chyba mam numer do Zdzicha. I pijaniutki Stępień idzie w stronę bramki, tak jakby chciał tam, nie wiem, łapać ten zasięg, patrzy w ten smartfon, nie ma okularów do czytania, więc trochę się śmiesznie wygina przy tym. Zapala sobie jednocześnie papierosa, żeby jeszcze nie ułatwić sprawy, bo teraz ma wszystko zajęte już. Patrzy i próbuje się dobrać do Zdzisza. Dominika zauważyła, że Wiktor podczas tej imprezy tak jakby na początku połknął kij i był taki bardzo zestresowany, ale jak wlewał siebie kolejne szoty, czy tam popijał i zagryzał pieczoną kaszanką, to troszeczkę mu te nerwy zaczęły schodzić, zaczął tam gadać z innymi i po prostu się zmienił, wyluzował. Stał się taki bardziej jak w biurze. Na początku no, nie umiał się po prostu przełamać, ale jednak alkohol potrafi czynić cuda i pomogło mu to znacząco. A czy to jest możliwe, Dominika? Mówi taka trochę starsza babka, która też jest kryminalnym, przed 50. Nazywa się Justyna i moja córa mówi, że ty grasz muzykę na perkusji chyba w tym klubie Garaż. To jest możliwe? No tak. A zapraszam, mama, coś ciekawe, zapraszam. Mamy tam co jakiś czas jakieś dżemy, gramy sobie. A co, nie starczy ci wrażeń w ciągu dnia na służbie? Nie, no wiesz, no nasza służba jest jaka jest, a... To jest zupełnie coś innego, to jest inny świat. No wiesz, jak gra muzyka. To nie ma dobry, zły. Nie ma policja. Służba. Lecą nuty. Dźwięk się niesie. Jesteśmy wszyscy. Moja córka przedstawiła mi ciebie ostatnio jako wzór do naśladowania, mówiąc, że mogłabym kurwa w końcu wyluzować, tak jak to robi jej koleżanka z pracy. Widocznie widziała dziś nas razem i teraz nie odpuszcza.
zaczyna się śmiać, że generalnie, no co ty, tak, tak, na pewno, no pewnie. Wiesz co, może kup córce jakieś książki, nie wiem, może biografie słynnych muzyków, ale może kogoś, kto trochę zajmował się innymi rzeczami. A ode mnie może niekoniecznie. Parecki się wtrąca. Dominika to dobra policjantka, także jeżeli twoja córa ma się na kimś wzorować, to niech się wzoruje na niej. Na razie wzoruje się na aspektach muzyczno-rozrywkowych, śmiem twierdzić, ale absolutnie nie podważam profesjonalizmu Dominiki, w skład z innego miasta, wszyscy się zastanawiamy, czy cię tutaj za dokonania przenieśli, czy za karę. To nad tym to ja się teraz cały czas zastanawiam. Może po trochę wszystkiego. Może trochę za karę, może trochę nagrodę. Ale to też kwestia tego, że jak się siedzi w jednym miejscu za długo, to się za dużo myśli i za dużo zapuszcza korzeni. A jak się człowiek porusza, zmieni miejsce, daje pomysłów, jest zainspirowany. Dzyń, dzyń, dzyń. W którąś ze szklanek ktoś uderza sztućcem. Nie wychodzi zbyt głośno, bo sztućce są plastikowe, grillowe. I zwracacie wzrok. Tam stoi Tomasz, taki powiedzmy równolatek twój, siwy i stępnia. Taki to stary kumpel z policji, który trzyma pudło z prezentem. Zrobiliście wielką zrzutkę na całym komisariacie dla stępnia. I co to tam jest w środku? Co by chciał mieć stępnie? Ja myślę, że tam są takie do dupy prezenty, na zasadzie kupione w markecie na szybko, bez przemyślenia. Czyli jakaś flaszka, ale taki zestaw typu z dezodorantem dodanym do tego wszystkiego, dwie szklaneczki, jakąś tam miarkę. Do tego policyjny notatnik, który po prostu ktoś zgarnął z przydziału i wrzucił mu do środka razem z pękiem długopisów. Jeszcze jakieś tam drobne rzeczy, ale ten prezent jest taki na odwal. On jest przygotowany z zrzutki, kupiony po prostu, żeby był. Mam takie wrażenie, że nikt się nie chciał tym zająć, na zasadzie, że to był po prostu problem, że pojawił się tam na Messengerze jakaś wiadomość czy mail, poszedł, że trzeba zrobić zrzutkę na następnia, nikt nie miał czasu tego kupić i tak dalej. Wiktor by wiedział, co on by chciał dostać, bo Wiktor go znał tak dobrze, ale on się nie angażował, on się troszeczkę odciął od tego wszystkiego. I teraz patrząc na ten prezent, on ma takie wrażenie, że kurde, no mógł może znaleźć czas, żeby wybrać, pochodzić po tych marketach i kupić zestaw, taki zegarek do mierzenia pulsu, który stępień by chciał mieć po prostu, bo on zaczął teraz uprawiać jakiś sport i tak dalej, więcej dbać o to serce, zrzucił na wadze i coś takiego by mu się przydało, a tutaj wyszło znowu takie po prostu olanie całego zespołu i to już nie jest kolega na służbie, tak? Tylko to jest kolega od grilla. No, to ten moment, kiedy tobie taka myśl się pojawia w głowie, to chyba jemu też się pojawiła, bo właśnie z pudła wyjął notatnik policyjny i no, rozpoznał to, bo to nie aż tak dawno tam pracował. Spojrzał w twoją stronę wzrokiem, w którym też była informacja. Gdybyś ty robił prezent, to bym nie dostał, kurwa, spóźnionego o rok kalendarza policyjnego, czy tam notatnika policyjnego. Myślę, że do kogoś nieopodal powiedział: oho, będę mógł wszystkie tropy śledcze notować. W końcu kogoś złapię. I wrzuca takim trochę za mocnym gestem, bo jest pijany, do środka. I surrealistyczne 100 lat, którego nie śpiewa nikt tutaj w ogrodzie na początku, tylko które dobiega z zapotu z sąsiadującego domu, ale dużo dzieci to śpiewa, dorośli też. I każde z was przez chwilkę ma takie: co? To leci z jakiegoś magnetofonu? Przecież to policjanci tak nie śpiewają. Ale szybko się orientujecie wszyscy po dochodzącym dźwięku, że rzeczywiście jego dom
dom jednorodzinny w dzielnicy domów jednorodzinnych sąsiaduje z dość dużą posesją. I to stamtąd dobiega ten śpiew. Pomiędzy tymi dwoma posesjami jest bardzo ciasny, wysoki żywopłot, więc niekoniecznie widać, co się tam dzieje. Ale szczególnie ty, Siwy, jako już od dawna mieszkający tutaj, pracujący w Szybinie, możesz też wiedzieć, że tu w tej dzielnicy w Białych, wśród tych domów jednorodzinnych, są też domy, które pamiętają jeszcze właścicieli i założycieli cementowni Szybin w XIX wieku, tutaj nieopodal takiego bardzo dużego przedsiębiorstwa, które nadal funkcjonuje. Niektóre z tych domów zostały przebudowane, odnowione, a niektóre zburzone i na ich miejscu naprawdę bardzo wysokiej klasy, drogie domy. I chyba nie tylko Stępień w tej dzielnicy dzisiaj obchodzi urodziny, bo słychać właśnie śpiewającą rodzinę, dużą. Dzieci, młodsi, starsi, 100 lat, 100 lat, 100 lat. I jeśli przeniesiemy się do godziny 7:30 rano następnego dnia, niedziela po imprezie ustępnia, i wy idący przez park imienia Czterech Wzgórz, który jest parkiem na granicy dzielnicy Białych i dzielnicy Wysokie Wzgórze. To jest taki park miejski, bardzo rozległy, duży, w którym od dawna nie do końca się dba o estetykę takie piękno tego ogrodu, tylko raczej jest to miejsce, w którym spotykają się ludzie. Dość dużo się wagaruje tam z pobliskich szkół, na Wysokim Wzgórzu jest blokowisko potężne. I wy zostaliście wezwani do tego miejsca. Pierwsza rzecz, to chciałbym spytać, jaki jest poziom kaca o godzinie tak wcześnie porannej, następnego dnia. Czy się kontrolowaliście, czy raczej jesteście teraz naprawdę wczorajsi? Ja myślę, że Dominika zdecydowanie czuje dzień wczorajszy. To może nie jest jakiś tam poziom, który jest tragiczny i nie chce jej się żyć, ale jest na pewno zmęczona, więc jak dostała telefon, że ma gdzieś pójść, to pierwsze co zrobiła, to po prostu wzięła dwie tabletki z kofeiną i zapiła wodą i po prostu chwyciła, co miała pod ręką. Natomiast Wiktor jest w dosyć dobrym stanie. On ma pewne problemy z sobą i on korzysta z alkoholu, ale wie, że musi po prostu w pewnym momencie przestać. Boi się tego, co może się stać w momencie, gdy będzie pił więcej. On kiedyś, będąc policjantem, na początku walił wódę po prostu równo z innymi i był znany z tego, że umie pić gorzałę. Ale teraz już ze względu na wiek i może też to, co stało się ze Stępniem, on mocno spasował. Pije bardziej dla towarzystwa, nie odmawia. Ale troszeczkę się też boi siebie po alkoholu. Dlatego myślę, że on jest w miarę w dobrym stanie. Bardzo niedaleko urodzin tak naprawdę, bo tą uliczką, przy której jest dom Stępnia, idąc paręset może kroków na północ, dochodzi się do skraju parku. I co prawda samochodami zajechaliście od strony wschodniej, tam jest taki parking przy tym parku i teraz idziecie alejką, stary pomarszczony asfalt, nierówny, jeszcze pamiętający czasy PRL-u, dosyć wysokie, bardzo bujne, porośnięte drzewa, ten czerwiec ciepły, czuć tutaj w tej porannej przyrodzie, bo o ile jest biednie i brzydko raczej w tym parku, to natura nie robi sobie z tym żadnych problemów i rośnie bujnie. Wezwanie, właściwie zgłoszenie na komisariacie dotyczyło odnalezionych zwłok i pewnie nie trafiłoby to zgłoszenie do ciebie, Wiktor, gdyby nie to, że te zwłoki znaleziono w miejscu, w którym znaleziono pierwszą ofiarę obcinacza palców. I niestety
te zwłoki palców u obu dłoni nie mają. Przez rok była cisza w tym temacie. A teraz, kiedy dyspozytorka zadzwoniła do ciebie, budząc cię w domu, podniosłeś słuchawkę właśnie swoją dłonią, na której masz plastry po tym wczorajszym wypadku. I taka informacja. Młody chłopak znaleziony w takiej nieczynnej muszli koncertowej, niewielkiej, takich jest kilka w tym parku, tuż obok takiego basenu z nieczynną fontanną. Z tego opisu miejsce dla ciebie jest oczywiste. Więc teraz widzimy sytuację, w której mundurowy, który od razu jakby z dyżuru pojechał na to miejsce, żeby to zabezpieczyć, prowadzi was właśnie alejką. Wy idziecie tuż za nim. Jakieś napoje w rękach? Jakaś kolka, natomiast odnośnie rąk. Przy spotkaniu gdzieś. Ja nie. Dominika znała tą sprawę z tym obcinaczem palców. Tylko na chwilę spogląda na rękę tego, patrzy na niego. Wiktor nic nie mówi. Wiktor jest sztywny. On jest po prostu blady, jakby wczoraj chlał do wieczora. Ale wiesz, że to nie jest bladość spowodowana kacem. Ja myślę, że jeszcze widzimy Wiktora po odebraniu tego telefonu przez dyspozytora, bo jego żona jeszcze spała. Wiktor od razu poszedł do kuchni, nalał sobie szklankę wody, później tą szklankę upuścił. Ona mu wypadła po prostu z drżącej dłoni, ale on tego nie sprzątał. On po prostu się ubrał, zostawił to wszystko, to rozbite szkło w kuchni, wyszedł. Trzasnął drzwiami, jak zjeżdżał windą, to cały czas drżała mu po prostu ręka. Chciał zadzwonić do Dominiki, nawet tam próbował wybrać numer telefonu, ale odpuścił tego smartfona, bo nie chciał mu się odblokować. Schował go do kieszeni, wsiadł samochód, pojechał. Dyżurny policjant, który idzie tak jakby na czele tej waszej trójki, starszy i doświadczony, trochę ironizujący, taki cynik, którego znasz, Wiktor, dajmy mu jakieś imię, niech to będzie... Mateusz Kluski. Odwraca się przez ramię w twoją stronę Dominika, lekko pyzaty, uśmiechnięty i mówi: no, droga pani, widok będzie niezbyt ładny. Tak chcę tylko przygotować, jeszcze się nie znamy na tyle, żeby wiedzieć, jak pani reaguje, ale tutaj trochę krwi jest. To jest za to ostrzeżenie. Rozumiem, że bardzo źle się poczułeś wtedy, tak? Dokręca głowę tak, żeby spojrzeć na ciebie, Wiktor, i tobie się, w sensie z tobą się śmieje z udanego żartu młodszej koleżanki. No, bardzo źle się poczułem. No, musiałem się skulić w kącie i poczekałem, aż przyjechała moja mama i mnie przytuliła. Jakby co? No to dobrze. Pani Maurer, mogę służyć jako mama, jak będzie trzeba. Jak pani się też źle poczuje. Dziękuję za wsparcie, naprawdę. Ale bardziej mi się wyglądasz jako mami synek. Sam to zresztą przed chwilą powiedziałeś, więc nie sądzę, żebyś mi pomógł. Ale dzięki. Uśmiech mu gaśnie. Nie spodziewał się chyba tak twardo stawianej sprawy, więc jako, że niespecjalnie jest dobry w słowa, zawiesza broń, patrzy przed siebie i skręca za taki duży, bujny krzak, zza którego rzeczywiście widać najpierw taki obszerny w kwadracie basen, od dawna, dawna nieużywany. Ty może, Wiktor, pamiętasz jako mały chłopak, że jak były ciepłe lato tutaj rodziny sobie schodziły się pokąpać pod drzewami. Na środku fontanna, ale typu takiego artystowskiego z lat 70. Absolutnie nie wiadomo, o co w tym chodzi. Jest cały czas tabliczka przy takim bocznym murku, która to tabliczka głosi wszystkim tym, którzy potrzebują opieki. Natomiast
postument tej, w sensie ta figura fontanny, to są jakieś kamienie do siebie posklejane, z niczym się to nie kojarzy. Może ewentualnie z tym, że bardzo blisko tego miejsca, od zachodniej strony parku, jest wydział psychiatryczny szpitalu robotniczego z dzielnicy Białe, no i nieopodal tuż obok, w takim starym budynku, jest sierociniec. Wody w basenie nie ma od wielu, wielu lat. Śmieci, imprezowe śmieci, plastikowe butelki, kapsle, prezerwatywy zużyte. Parę kroków od krawędzi, jednej z krawędzi basenu, są takie stare ławki w półkolu nakierowane na muszlę koncertową, ale mówiąc rzędy ławek i muszla koncertowa, to naprawdę bardzo kameralne koncerty parkowe. Tutaj jest miejsce dla, nie wiem, 30-40 osób i może trio jakieś by się zmieściło w tej muszli koncertowej. Taka rzeczywiście w kształcie muszli betonowa, betonowe coś, schody do tego prowadzące. I tuż pod tymi schodami, dokładnie w tym samym miejscu, Wiktor, w którym byłeś już kiedyś w sprawie zwłok, leżą zwłoki. Chłopak raczej jeszcze niż młody mężczyzna, nastoletni wiek. Pobita twarz na pierwszy rzut oka, on leży w znak, ale sińce wokół oka. Kropla krwi wyciekająca z nosa i z ust, w sensie teraz już jest zastygła ta kropla. Czarny, dosyć elegancki sweter w serek, pod tym swetrem białe polo. Poszarpane obie te, jakby ewidentnie jakaś walka się odbywała, bo jest rozciągnięty ten sweter, pociągnięty kołnierz tej polówki. Jeansy, białe adidasy, wszystko na pierwszy rzut oka jest dosyć drogie i eleganckie. Obie dłonie, to znaczy ramiona są w trochę pozycji krzyżowej, tak jakby rozciągnięte, i duże kałuże krwi wokół obu dłoni, pozbawionych palców, także kciuków, takie bezpalczaste dłonie. Zanim przystąpimy do tej takiej typowej policyjnej roboty, to Wiktor musi się troszeczkę przełamać, bo on ma jednak problem z tą całą sprawą i on czekał, on wiedział, że ten moment nastąpi, bo tego typu ludzie nie zatrzymują się. To jest coś nie tak w głowie, tak bardzo, że ten człowiek tego po prostu pragnie. Dominika pewnie powie więcej na ten temat, czemu tak się w ludzkiej głowie robi, ale tutaj Wiktor wie to z swojego doświadczenia. On miał ze Stępień taki zwyczaj, że jak szli na trupa, na miejsce zbrodni, to zawsze zaczynali od palenia papierosa. Wiktor normalnie nie pali, ale ten zwyczaj mu został. I on też proponuje papierosa Dominice. Biorę do papierosa. Wszystko w porządku? No nic nie odpowiada. Patrzy, gdzie tutaj będą rękawiczki, jakieś tam nakładki na buty, żeby po prostu podejść do tego trupa, tak jak się to robi prawidłowo. A powiedz, Marcin, bo z tego, co mówisz, ta reakcja Wiktora jest właśnie taka mocna, emocjonalna. I czy nie odpalilibyśmy tutaj ruchu stań oko w oko z horrorem? Co prawda to nie są zbezczeszczone, bardzo zbrutalizowane zwłoki, ale kontekst całości jest, dodaje tutaj informacji. Jestem za. Dodaje się tutaj atrybut psychiki. Poproszę ciebie o rzut i powiedz, czy to triumf, fuks czy skucha. W moim przypadku jest to 9 kontra 5 i 10, w związku z czym jest to fuks. Mhm. Czyli jakoś się trzymasz, ale to, czego byłeś świadkiem, odciska na tobie piętno i proszę, żebyś wybrał jeden z elementów. Albo otrzymujesz plus jeden stresu, albo wybierz jedną z konsekwencji, list z kuchy. Dla Wiktora to jest po prostu stres, to jest uderzenie w jego słaby punkt, w związku z czym rośnie mi stres. Dobrze.
I to trochę widać w tym delikatnie trzęsącej się paczce papierosów wyciągniętej w twoją stronę, Dominika. W tym rozglądaniu się, gdzie są te gumowe rękawiczki, a tak naprawdę obok stojący inny policjant podaje je, żeby założyć. Oczywiście to jest wszystko zrobione zgodnie z procedurami. Ten miejsce jest zabezpieczone, są taśmy policyjne, jest tu kilku policjantów, którzy przybyli razem z tym pierwszym dyżurnym. Niedaleko, jakby po drugiej stronie tego basenu, na murku siedzi starszy pan i przy nim stoi policjant oraz rozpoznajecie taka policjantka, która także jakby jest trochę psychologiem i w takich sytuacjach uspokaja ewentualnych. To pewnie jest człowiek, który zgłosił. Wiedzieliście od tego dyspozytora, że zgłoszenie jakiegoś starszego pana, który sobie spacerował o świcie po parku. Cóż chcecie? Parecki ucieka z tego miejsca. Na zasadzie zostawia Dominikę, kończy tego papierosa, bierze kiepa, chowa go do kieszeni, nie rzuca go tutaj, broń Boże, na ziemię i mówi: ja przesłucham tego pana. Nie chcę na razie podchodzić do zwłok jeszcze. A ty, Dominiko? Dominika zapala papierosa, starając się zbierać myśli w kontekście tych rzeczy, które się już dowiedziała. Na pewno będzie już robiła sobie w głowie myśli dokumentów, które będzie chciała ciągnąć do biura, żeby przeanalizować sobie tą sytuację. Rozgląda się też dookoła, próbuje ocalić miejsce. Jak bardzo to miejsce jest schowane, jak bardzo ono daje możliwości ukrycia w cieniu. Jest rano, zatem cokolwiek, co się mogło stać, działo się raczej w nocy. I czy jest szansa, że ofiara była tutaj zabita na miejscu, czy też została przeniesiona i później upozorowane to miejsce? Mhm. To jest ruch konkretny. Tak. Mhm. Praca operacyjno-rozpoznawcza. Tak jest. I z tego, co słyszę, ty chyba oglądasz ogólnie tę całą scenę zbrodni. Tak? Więc podejrzewam, że albo zmysły można by do tego dodać, albo ewentualnie inteligencję, jeśli chcesz sobie to rozkminiać, co tutaj się dzieje. Scenę zbrodni i docelowo chcę wyjść z takiego założenia, że najpierw chcę ocenić miejsce, a potem podejść do ofiary i zobaczyć, jak ona wygląda, w jaki sposób są ułożone zwłoki, czy one są upozorowane, czy to jest tak specjalnie pisane, a może ktoś się śpieszył, czy to tak miało być. Mhm. Dobrze, to proponuję, żeby rzeczywiście to były zmysły, jako dodatek z atrybutu. Rzuć proszę, dodaj swoje zmysły i powiedz, jaki to wynik. Jest to skucha. To jest skucha. No na pewno za samo odpalenie śledczego ruchu poproszę cię o zaznaczenie sobie jednej kratki na czasie pracy. Mm-hmm. Właściwie każda śledcza praca płaci się za nią taką abstrakcyjną walutą czasu pracy. A teraz zajmijmy się tym wynikiem, bo skucha na tym ruchu to może pozostanie przy biurku byłoby lepszą decyzją. Tym razem działania nie poszły. Myślę, że tak. Że... Tak. To jest... Coś, co Dominika zwykle częściej robiła, niż chodziła i oglądała zwłoki na miejscu zdarzenia. Na pewno ta sytuacja kosztuje ci jeden stres. I rozpocznijmy w takim wypadku ścieżkę postępu dotyczącą miejsca zbrodni. W twoim opisie... A w myśli mam myślę, ach chuj, ta klucha miała rację. Gówniane to wygląda. Ścieżka postępu niechaj ma 5 kratek. Każde wasze postępowanie dotyczące próby zrozumienia tego, w jakim to miejscu jesteśmy, jakie to jest zdarzenie, będzie nam zakreślało kolejne kratki. Zakreślenie wszystkich tych kratek, wszystkich tych 5 kratek, to będzie zdobycie tropu tak naprawdę w tej sprawie. Jako że skucha
także daje ludziom doświadczenie, to od razu pierwszą kratkę w tym ruchu macie zakreśloną. Więc Dominiko, kiedy rozejrzałaś się, to tak naprawdę budzący się poranny dzień w Szybinie, w parku, ptaki, które po prostu dają turbo koncert, to chyba trochę za bardzo odwraca uwagę do tego, żeby patrzeć, łączyć fakty, czy to tutaj się wydarzyło, czy gdzieś indziej, czy są jakieś ślady, skąd mogłoby to nadejść, więc podejdziemy za chwilkę do ciała i się nim zajmiemy. Ty, Wiktorze, podszedłeś do pary policjantów, w tym tej kobiety, psycholog i starszego pana. Jak chcesz do tego podejść, co chcesz zrobić? Wiktor wyciąga swój notatnik, który ma. On pracuje z długopisem, kartką papieru. Na początek, zanim podejdzie, chce sobie ocenić, z kim będzie miał do czynienia. Czy to jest jakiś starszy pan, który przychodzi tutaj karmić gołębie, czy to jest jakiś miejscowy pijaczek, który po prostu kręci się tutaj po parku. W zależności od tego, on będzie po prostu dobierał styl rozmowy. Mhm. To powiem tak. Na pierwszy rzut oka to jest niespecjalnie bogaty człowiek, możliwe, że z pobliskich blokowisk. To po ubiorze i on próbuje ubrać się na sportowo, ale na przykład, wiesz, spodnie ma na kant, natomiast jakiś taki t-shirt, ma frotę na nadgarstku do obcierania potu. Adidasy sprzed kilku lat z targu kupione i obok na tym murku na basenie oparte są dwa kijki Nordic Walking. Więc tak to wygląda. Dobrze. To Wiktor po prostu podchodzi do niego. Starszy aspirant Wiktor Korecki. Rozumiem, że to pan tutaj znalazł zwłoki na miejscu, tak? Tak, tak, to ja. Ja już mówiłem temu panu. Nie wiem, czy też się przedstawić panu, czy... Nie, mamy to zapisane. Nie musi mi pan mówić, jak się pan nazywa. Nie będę o to pytał. Rozumiem, że kolega tutaj zebrał wszystkie dane. Natomiast to nie jest koniec naszej rozmowy. Ja rozumiem, że pan jest w chwili obecnej zestresowany i czuje się pan źle. Rzadko kiedy znajduje się zwłoki w parku. To nie jest zbyt częsta rzecz, którą się robi rano w taki piękny poranek. Dlatego ja zaproszę pana na komisariat. Tutaj otrzyma pan ode mnie wizytówkę. I proszę sobie zdawać sprawę, że no musi się pan stawić, tak? Aha. Także wszystkie dane, jak się pan nie stawi, to będzie trzeba wysłać kogoś z patrolu, kto pana tutaj nie przywiezie. Te. Nie, stawię się. Ja się stawię. Powiem to samo, co powiedziałem temu panu, ale ja rozumiem procedury. To jest ważne w każdym zawodzie, żeby przestrzegać pewnych prawideł. Ja to rozumiem. Tak, a jeszcze zanim umówimy się na to spotkanie, tutaj załatwi to kolega. Widział pan kogoś tutaj na miejscu? Czy jak się pan pojawił w parku, to ktoś tutaj był, chodził, czy po prostu natrafił pan na zwłoki? Nie, o takiej godzinie to raczej już nikogo nie ma. Oni długo tutaj siedzą w różnych miejscach parku i chuliganią, imprezują. Ja mam akurat balkon niestety od strony właśnie parku, więc słyszę czasami tych tam wszystkich tutaj młodych, co imprezki robią. Ale nie, no ja wstaję wcześniej, wychodzę, żeby sobie pospacerować, to o takiej porze raczej nikogo nie ma. Czasami ktoś z psem sobie idzie na spacer. Ale teraz to nikogo nie widziałem i no zwróciło uwagę na to, że ktoś leży pod schodami. Na początku myślałem, że pewnie jakiś, no wie pan, że to się spił albo zaćpał, ale zobaczyłem tą krew tam przy rękach, no to podszedłem, no chociażby z ciekawości. No. Korecki trochę gada z nim, żeby po prostu gadać, ale on jest wpatrzony w Dominikę, która się tam kręci. Później mówi koledze z patrolu. Co, obróbcie go, powiedzcie mu, kiedy ma się i gdzie stawić w moim biurze, weźcie numer telefonu, wszystko, żeby go namierzyć, a teraz go puśćcie, bo on się tutaj po prostu nie przyda. A on, ten policjant jeszcze staje w takiej pozycji, że jest zupełnie plecami do tego siedzącego świadka, a twarzą do ciebie i pyta cicho, tak żeby tylko do ciebie to dotarło. Chcesz go dzisiaj jeszcze u siebie, czy jutro? Wygląda na to, że facet po prostu go zobaczył. Jutro. Dzisiaj nic nie powie. Pewnie
będzie musiał pogadać z żoną, ustalić jakąś wersję, zastanowić się nad wszystkim. Już co miałeś zapytać, to zapytałeś. Później porównamy, czy coś mieszał, czy nie mieszał. Dobra. Myślisz, że to palczasty wrócił? On tak mu mówi. W sumie nie może być tego pewnym, bo to może być jakiś gość, który się wzoruje, albo ktoś, kto po prostu, nie wiem, może odjebał go w domu, bo się pokłócili i postanowił, że podciągnie to pod palczastego, no walnąć się kierą w palce. To nie jest problem. Ludzie robią różne rzeczy, zwłaszcza, że ta sprawa była dosyć głośna. Mhm. Ale Wiktor zaraz się dowie, bo te palce były obcinane charakterystycznym narzędziem. Także myślę, że jak to zobaczy, to będzie wiedział więcej. Mhm. I idzie w kierunku Dominiki. To chyba, że masz, Kamila, jakiś pomysł na malutką akcję, a ja ewentualnie spotkałbym was oboje przy zwłokach. Tak może być, Kamila? Dobrze. Może tak być. Dominika ewidentnie nic nie zauważyła ciekawego dookoła, więc... No to cóż chcielibyście, jakby do tego podejść? Czy samemu się porozglądać, właśnie odpalając kolejny ruch pracy operacyjno-rozpoznawczej? Możecie poprosić specjalistów o to, żeby wam tutaj coś ogarnęli. Po prostu się porozglądać. Jak do tego podchodzić? Ja myślę, że teraz nas czeka po prostu zwykła, nudna, policyjna robota, która będzie zakończona jeszcze wyciętym całym dniem, bo do momentu, aż nie obrobimy również dokumentacji, to stary nas nie wypuści po prostu z roboty. A zresztą Wiktor nie będzie chciał wychodzić z tej roboty, do momentu, aż tego nie obrobi. Ja myślę, że ja poświęcę mój czas pracy na rozpoczęcie albo zamknięcie tej ścieżki postępu związanej z miejscem. To jest ważne, żebyśmy po prostu to poznali. A Dominika jakoś tak widzę, że ona jest dobra przy tych zwłokach. Także ja się tutaj będę po prostu rozglądał. Poświęcę po prostu całe swoje popołudnie, żeby zrobić to, porozsyłać policjantów, co mają zrobić, co sprawdzić, jak przepytać, gdzie mają fotografię porobić. Będę dzwonił też do technika. No tutaj musimy ten teren zabezpieczyć. Dobra. Niemniej jednak musimy podejść do tego ciała, musimy zobaczyć. Ja tu mam pomysł taki, że podejdziemy do niego razem, a w momencie, kiedy będziemy się do niego zbliżać, Dominika, chwyci cię za rękę, tą rękę, która jest cały czas zabandażowana jeszcze od czegokolwiek, co tam się wydarzyło, Dominika nie wie. W momencie, kiedy będziemy podchodzić do tego ciała, ciśnie się mocniej. Ja myślę, że Wiktorowi się to podoba. On miał pewien incydent w komisariacie kilka lat temu i on nie odmawia tego typu interakcją. W związku z czym myślę, że dotykasz ciepłej ręki, takiej dosyć przyjemnej w dotyku. Jak podchodzi, no to już się zajmuje normalnie swoją pracą. I to właśnie miałoby tak zadziałać, jak powinno. Jak się opisała. Dobrze. Przejrzenie się zwłokom też chciałbym ogarnąć tym ruchem praca operacyjno-rozpoznawcza. Z tego, co patrzę na listę ruchów, chyba najlepiej rzeczywiście dodać tutaj zmysły. Marcinie, poprawiam je za każdym razem, jeżeli uważasz, że jest jakaś lepsza opcja. Jako, że podeszliście tutaj przynajmniej na początek we dwoje, chociaż ty, Siwi, chciałeś chodzić wokół terenu, to ewentualnie to skorygujcie, bo można tutaj uruchomić ruch pomóż gliniarzowi, a ten drugi, to drugi z was, może rzucić na właśnie zmysłami obserwowanie tego ciała. Czy chcemy tak zrobić, czy się rozdzielacie? Zaczniemy od zwłok i myślę, że Wiktor będzie po prostu trochę obserwował Dominikę w jej pracy. Będzie stał z boku, jest starszy i on ją dopuszcza do tego, żeby ona się zajęła. On już raz to zwalił, także może trzeba dać młodej krwi, żeby działała tutaj. Może ona będzie mądrzejsza niż on. Także ja będę jej po prostu pomagał, zwracał uwagę na coś. Dobra, no to w takim wypadku poproszę cię o rzut na pomaganie.
tutaj się to tak fajnie robi, że trzeba, musisz zdecydować, ile chcesz stawić, postawić swoich punktów stresu, maksymalnie 3, i taką wartość dodasz. Niestety ten stres może utracisz w zależności od wyniku. Ile stawiasz? Dodaję 2 stresu, stawiam. Dobra. 5 kontra 4 i 8 dodaje fuks. Mhm. Dominika otrzymuje plus 1 do swojego następnego rzutu, natomiast ja przyjmuję stres, który... Postawiłeś. Tak. I bardzo mi to pasuje do tego, co się tutaj dzieje. Po prostu, bo to jest duże przeżycie wrócenia do tej sprawy dla Wiktora. Sądzę, że to, co odkryje Dominika, jeszcze będzie mogło w aspekcie opisu dołożyć jeszcze podwalin do twojego stresu. A ty, Dominiko, poproszę cię w takim wypadku o rzut na pracę operacyjną. Dodajesz do tego modyfikator 1 oraz swoje zmysły. Tak. Więc Dominika puszcza rękę siwego i podchodzi do zwłok. Telefonem robi zdjęcia, analizuje, patrzy. Patrzy też na różne flagi, które zostały powbijane pewnie przez techników, którzy byli tu pierwsi. Mhm. I zobaczymy, co się zdarzy. I to jest fuks w tej chwili. Dobra. Z tymi modyfikacjami, tak? Dodatnimi. Mhm. Otrzymujesz plus 1 do zdobycia tropu, jeśli musisz zapełnić ścieżkę, ale ta... nie, oględziny trupa nie mają jeszcze swojej ścieżki, więc... Dobra, jest po prostu, tak, po prostu sukces bez tak spektakularnych fajerwerków. A więc tak. Wiek określiłabyś rzeczywiście jako 15-17 w tej przedziałce. Zarost ewidentnie dopiero tam w początkowej fazie ma jakiegoś takiego lekko wysypanego wąsa. On dostał w twarz parę razy, 2 czy 3 razy. Wydaje ci się, że od kogoś, kto wie, co, jak to robić, albo kto po prostu świetnie trafił, ale to są mierzone ciosy, które, wiesz, taki obuch na oko skroń, nos, przód, ust, żeby bolało i żeby poszła krew, żeby się trochę przestraszył. Jest trochę poszarpany, raczej nieciągnięty, co złapany za frak, przewrócony może. Tak ta interpretacja na razie może wyglądać. Natomiast jest coś, co zwraca uwagę i lekko niepokoi. Jest kilka śladów krwi na spodniach, na wysokościach ud i pachwin. To są takie niewielkie czerwone plamki, które się przebijają. Wygląda na to, że on ma jakieś świeże rany w kilku miejscach właśnie wokół ud, bo to jest na obu nogach. No ale spodnie są normalnie założone, więc doszło do jakiegoś zranienia, spodnie się założyły, spodnie nie są podziurawione, więc to są jakieś rany, nie wiem, skąd inąd, trudno to stwierdzić. Czy chcecie, nie wiem, ściągnąć te spodnie, zobaczyć, jak to wygląda, czy zostawić to technikom do laboratorium? Nie, to jest od razu, ty, krucha, wołaj technika, zobacz, tu coś jest jeszcze, róbcie temu zdjęcia. Dobra. Zatem, stres, który ty zarobiłeś, Wiktor, może być też wynikać z tego, że bardzo poznajesz rodzaj ran albo intencje ran. On się ciął, albo ktoś go ciął. On ma wokół ud w tym takim pasie, tuż poniżej krocza, na skórze dookoła naście, a może nawet 10 niewielkich, kilkucentymetrowych pociągnięć. Możliwe, że żyletką, możliwe, że jakimś cienkim ostrzem. One są regularne, o bardzo podobnej na pierwszy rzut oka szerokości i głębokości, więc nie ma w tym jakiegoś takiego gwałtu. Raczej jest przyzwolenie, albo właśnie on jest autorem takiego czegoś. I kilka z nich jest ewidentnie świeżutkie, bo są takie, które są zabliźnione, ale jest takich kilka, które są... No są z zeszłej nocy, są na tyle świeże. To one zostawiły te plamy krwi na spodniach. I to jest tyle, jeśli chodzi o tego fuksa i o ten ruch obserwowania.
Oczywiście kolejny ruch śledczy sprawił, że czas pracy, Dominiko, proszę zaznaczyć. Jeśli miałabyś jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, co tutaj odkryliśmy, to śmiało. Oczywiście oboje możecie podopytywać o szczegóły. No w tej chwili wygląda, jakby to jednak było na miejscu tej wszystko porobione. Mhm. A czy te rany, cięć na udach, one są świeże, czy... Są i takie, czy i takie. Tam są... To jest proceder, który najwyraźniej trwa. I są takie, które są zabliźnione bardzo fest, dawno temu zrobił te rany, ale są takie, które są, wiesz, sprzed kilku dni, ale są takie, które są po prostu jeszcze otwarte i przez to, że najwyraźniej tuż po zranieniu założył spodnie, albo krótko po zranieniu założył spodnie, to one się nie zabliźniły, dlatego krew wypłynęła i przebiła się przez spodnie. No to ja wychodzę od ciała, bo... Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba ustalić. To, wiesz, kim jest w ogóle ten chłopak? Otóż to właśnie, też sobie pomyślałem, że to całe oględziny powinny też obejmować kieszenie na przykład i tak dalej. I on ma przy sobie klucze, które są na fancy bryloczku. Ten fancy bryloczek to Iron Man, który tak jakby trzymał obręczy, do których się klucze podczepia i nie wiem, leciał razem z tymi kluczami i te klucze mają pilot z jednym guzikiem, taki do bramy, może garażowej, może jakiś dezaktywizujący jakiś alarm. Fancy przedmiot, to jest na pewno droga rzecz. I oprócz tego są tam dwa klucze, jeden taki ewidentnie duży, prowadzący do domu na przykład, do drzwi wejściowych, a drugi mniejszy, może do sekretarzyka, może do pokoju wewnątrz mieszkania, tak to wygląda. Nie ma niestety żadnych dokumentów ani portfela. Nie ma, albo inaczej, to co jest w kieszeniach, to tylko i wyłącznie te klucze, paczka mentosów do połowy zjedzonych i z rzeczy, które ma, oprócz tego tej odzieży, którą wcześniej opisywałem, to z grubych ogniw złoty łańcuszek z krzyżykiem na końcu, taki pamiątka po komunii możliwe, ale też tutaj czuć pieniądze w tym łańcuszku. I jeśli chodzi o identyfikację, ja rzucę pytanie wam, bo może wiecie o tym lepiej. Czy na przykład w takiej sytuacji zrobienie zdjęcia smartfonem i wysłanie na bęben do policji dosyć szybko po twarzy można zidentyfikować, czy to są jeszcze, to jest jeszcze pieśń przyszłości w naszym kraju? To jest pieśń przyszłości, niestety. Natomiast to, co możemy zrobić, to i tak wrzucić zdjęcie i poszukać sobie po twarzy, czy młody miał miejsce, jakieś miejsce, Instagrama, Facebooka, jakieś konto. Mhm. No, tutaj i roboty. Tak, ale to na pewno chwileczkę przynajmniej zajmie. Na razie po tych oględzinach zwłok, sytuacji wokół, czy coś jeszcze? O coś chcecie dopytać? Myślę, że tutaj Gorecki nie będzie chciał już więcej grzebać przy zwłokach. Niech tym się zajmie lekarz medycyny sądowej, który po prostu to wszystko potwierdzi, sprawdzi. Gorecki jest troszeczkę przekonany, że to jest powrót tego gościa, którego ścigał. Jakby on czekał na ten moment. Tylko nie wiedział, gdzie i kiedy uderzy. A wybrał sobie kogoś chyba słabego lub z problemami bardzo poważnymi. Ofiarę, no można by powiedzieć. Dlatego Korecki zwraca się do Dominiki, że jak ona coś jeszcze chce, to może tutaj podziałać, a jeżeli nie, no to on po prostu wyda dyspozycję, pogada z technikami, zrobi tą taką robotę, która musi się tutaj odbyć na miejscu, szczególnie jeżeli chodzi o miejsce. Niech przyjadą czarni, wezmą po prostu chłopaka do szpitala, a on obrobi po prostu to. Może już pogadać z jakimiś tam ludźmi od komputerów, żeby poszukali chłopaczka w bazie osób zaginionych. Choć pewnie go nie znajdzie, bo Korecki nie pamięta, żeby była jakaś głośna sprawa zaginięcia dziecka sprzed ostatnich lat, a ten chłopak wygląda na nieletniego. I
Korecki też się spodziewa już takich problemów troszeczkę z mediami, rozgrzebywania tych starych spraw. Może szybińskie media znowu się rzucą na policję, że nie zrobiła niczego w tej sprawie, że wrócił morderca, tym razem dzieci, nie już osób dorosłych. I Wiktor też myśli o tym. Myśli o tym, że pismaki będą siedzieć może pod jego domem, że może zaczną się jakieś wywiady ze stępniem, jak to było i tak dalej. I to zwykle przeszkadza tej sprawie. I on oglądał seriale kryminalne i wie, że ci ludzie też czasami oczekują takiego rozgłosu medialnego. Aha. Może tu jeszcze sytuacja jest trochę do skontrolowania, bo jest niedziela, bardzo wcześnie rano i wnętrze parku. Tu jeszcze pismaków nie ma. A czy wcześniej deklarowane rozejrzenie się wokół zwłok, żeby spróbować zapełnić ten pasek dotyczący miejsca akcji, czy tutaj chcemy jeszcze jakiś test zrobić? Nie, ja poświęcę mój czas pracy, po prostu będę tutaj siedział z technikami, obrabiał, wypełniał dokumenty. Ta nudna, żmudna praca, która jest potrzebna. Korecki tym razem jest mocno nastawiony i mocno zmotywowany. On będzie bardzo dokładnie wszystko wypełniał. Teraz wie, że już nie może spierdolić. Już raz to zrobił, w związku z czym teraz będzie jak pies gończy po prostu na tropie. Dobra. Ja tu też mogę dołożyć swoje jakieś godziny. Dominika. Nie wiem, grosiwy się zajmuje technikami, tutaj pięcinami, raczej może spojrzeć to od strony bardziej geograficznej położenia tego miejsca, określić się, jak taki młody koleś mógł się tam w ogóle dostać, jak szybko, jak daleko mógłby, wiesz, o, to jest ja może w okolicy gdzieś. Gdzieś coś, dzwonią jej te kluczyki, które są przy nim. Może on jest w okolicy, może jak dobrze może znać to miejsce, jak ono jest skomunikowane. Zasadniczo to, co chce Dominika zrobić, to od strony archiwów i map miasta popracować nad tym miejscem. Ja poświęcam 3 czasu pracy Dominika. Jeden, w związku z czym rozwalamy ten trop, aczkolwiek zajęło nam to więcej czasu niż powinno. Ten park chyba nie sprzyja po prostu temu. Jest trawa jakaś, gałęzie, trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć. Ale czas się opłaci, bo pomęczyliście tutaj siebie w coraz większym upale, w takiej duszności, przez to, że te drzewa tutaj rosną, to wiatru raczej nie ma. Natomiast po kilku godzinach są konkretne wnioski. Po pierwsze, wraz z technikami pracującymi, w samej muszli na środku, tak jakby betonu, na którym się można występować, są ślady kropel krwi dwóch grup. Jedna grupa się zgadza z grupą Denata. I to może oznaczać, że w tym miejscu było co najmniej 2 osoby i krwawiły. Nie są to absolutnie obfite ślady jakby krwawienia, to jest kilka kropel, więc może na przykład tutaj doszło do samookaleczenia. Druga sprawa jest taka, że udało się określić kierunek, z którego on nadszedł. To jest kierunek południowy, co totalnie się zgadza z miejscem, w którym wczoraj imprezowaliście. To właśnie ta dzielnica domów jednorodzinnych, po większej części należących do wysoko postawionych pracowników cementowni Szybin, ale nie tylko, to stamtąd nadbiegł. A nadbiegł dlatego, ponieważ nie ma bezpośredniej alejki i takiego oficjalnego wejścia do parku stamtąd, tylko trzeba po prostu wejść pomiędzy drzewa w krzewy i na dwóch takich krzewach po drodze, a ten, nie wiem, w linii prostej to jest spacer typu 10 minut, biegnie się pewnie w mniej i właśnie na dwóch krzakach są ślady połamanych gałązek i kawałka jego swetra z rękawa. Znaczy, pewnie zapomniałem
wspomnieć, że na lewym przedramieniu ten sweter jest lekko potargany. Pracując nad tym uporczywie, jakby godzinowo, daje się wysnuć, że on biegł do tego miejsca, gdzie leży, i goniono go. Są tam podeptane, pourywane te gałązki. Możliwe, że dlatego, bo było ciemno, to są trochę jest trochę szkód w tych krzakach. Dalej idąc za twoim badaniem, Dominiko, miejsca po mapie, po tym, co się dzieje dookoła. Oraz kierunek, z którego on, ten ktoś nadbiegł. Udaje się zlokalizować, że ten pilot otwiera drzwi garażowe, w sensie bramę garażową do posesji, która jest obok posesji zdępnej, tam gdzie wczoraj też odbywały się urodziny. To jest bardzo duży dom. On ma drzwi wejście, w sensie taką główną bramę od ulicy, trochę tak jak stępień, ale jako że jest skrajną posesją, to ma taki dodatkową bramkę boczną i właśnie tą boczną bramkę ten pilot otwiera i z tej bramki właściwie można cofnąć się do dzielnicy jednorodzinnych domów albo pójść przed siebie, wchodząc do parku. Dom ten należy do pana, który nazywa się Tadeusz Kornawski i jest dyrektorem finansowym cementowni Szybi. Ja myślę, że ta informacja do nas dociera, jak my już jesteśmy w biurze, bo Korecki trochę myślał o tym pilocie, żeby wysłać patrol, żeby po prostu jeździł po okolicy, klikając tym pilotem i zobaczył, która brama się otwiera. I myślę, że ten patrol to po prostu znalazł i podał nam te wytyczne. Mhm. Dobrze. To chyba, jeżeli chodzi o miejsce zdarzenia i zwłoki na tym miejscu zdarzenia, to są wszystkie informacje. Jeżeli jest coś, co was zainteresowało i chcecie o coś dopytać, to proszę. A jeśli nie, to przenosimy się o tych parę godzin później, w niedzielne popołudnie i sprawdzamy, co robimy dalej. A więc, drodzy państwo... Możemy się przenieść dalej, natomiast to, co Dominika zrobiła przed wyjściem z pracy, to od razu zaczyna ściągać materiały na temat obcinacza palców, który był pracował już minie rok temu. Będzie chciała jeszcze bardziej przeanalizować. Wcześniej ją czytała, ale to takie były raczej pobieżne informacje związane z odznaczeniami siwego, bo nawet przecież nie wiedziała, że to przez tą sprawę stępień miał kłopoty zdrowotne. Teraz to wam... Dominika pyta stępnia o te dokumenty, czy raczej grzebie sobie sama w komputerze? Przepraszam, stępnia chciałeś powiedzieć, czy Koreckiego? Koreckiego, tak. Wiesz co, na pewno cię będę pytać, natomiast to nie jest kwestia tego, że tu chodzi o zgodę czy akceptację, tylko raczej ej, ściągam je i nie będzie miło. Jeśli jest coś, to powinnam wiedzieć, zanim to otworzymy. Po prostu powiedz. Nie, ale jakby przeżywaj to sama. I w tym pokoiku, który mamy na komisariacie, w którym pracujemy, Korecki otwiera taką dużą żelazną szafę, trochę wyglądającą jak szafa pancerna, gdzie trzeba mieć taki po prostu ogromny, długi klucz, który się tam wsuwa, otwierasz, to jest to szczęknięcie zamka w momencie, kiedy przekręcasz ten klucz. Ze środka bije w ciebie zapach marihuany. Jest tam po prostu pełno zgromadzonej trawy, różnego rodzaju kwiatów i tak dalej, które wydzielają te swoje olejki, w związku z czym w całym pomieszczeniu już nie ma zapachu kawy, tylko jest zapach po prostu tej trawy, którą on tam trzyma i która jest jakimś materiałem dowodowym w różnych sprawach, ale tam też jest jakaś koka, metamfetamina, no wszystko, co po prostu pozgarniał i tak dalej, on ma w tej swojej szafie. I szafa wygląda
jak taki warsztat, jak w warsztacie samochodowym. Są małe pudełeczka, one są wszystkie podpisane i widać tam taką pedancką naturę Koreckiego, którą widzowie mogą skojarzyć z tym ogrodem. On tam ma po prostu wszystko podpisywane, lubi jak jest poukładane. I on ma całą po prostu stertę tej dokumentacji na jednej półce w tej sprawie, co miał, i to nie poszło do archiwum. On tego nie zarchiwizował, pomimo tego, że sprawa w jakiś tam sposób, no, chyba powinna tam po prostu trafić, bo gość od roku nie jest, znaczy jest jakby poszukiwany w danych, ale ta sprawa jest wyciszona, tak? A on tego nie zrobił. Także tutaj to jest. A Dominika, jak ci się w ogóle podoba nasze biuro? Masz na myśli tą piwnicę, w której pracujemy? No świetna jest. Mogłabym sobie w takiej celi bardziej więźniów wyobrazić, ale no to... To jest trzeba pracować. Work in progress. Po prostu jeszcze waszego wydziału nie przenieśli do wspaniałego, nowoczesnego budynku komendy, komisariatu właściwie w dzielnicy Białe. Wy jesteście jeszcze w starowiźnie. Ale można doceniać architekturę, jak przejrzeć przez kurz. O, Dominika znajduje jeszcze jedną rzecz wśród tych dokumentów. Jest tam teczka podpisana Dominika Maurer. Wiesz co? Ta też jest ciekawa. Mogę zajrzeć? Karecki się trochę peszy, bo zapomniał sobie, że przecież przeglądał te wszystkie dokumenty, zapoznawał się dobra, z prawą dobra. Dominiki. On chciał ją poznać, tak? Zanim ona się tutaj pojawi. Dobra. Nie denerwuj się. Ja sobie z ciebie robię. O tobie też czytam, spokojnie. Natomiast te ziółka? To nie przypominam sobie, żebyśmy mieli ostatnio sprawę z narkotykami. Zielnik prowadzisz? Czy to tak bardziej w ramach pamiątki? Sprawy w toku. Po prostu. Korecki idzie do ekspresu, takiego czerwonego, starego ekspresu, który się nazywa Izabela. Wkłada tam filtr, napełnia wodą, otwiera taką wielką puchę, jakąś taką starą puszkę na kawę. Robi cały dzbanek tej kawy. Rozpina koszulę. On podwija rękawy, ale za moment je z powrotem zasłania. I Dominika na pewno widzi ten gest. Tu jest gorąco, tu jest nieprzyjemnie w tym pomieszczeniu, także trzeba pootwierać okna. Może odpala radyjko internetowe. Korecki słucha 357 nowego radia, które się pojawiło, żeby tam gdzieś tyle szumiało, uspokaja go głos Marka Niedźwieckiego. Ale to w klimacie tego starego budynku i właśnie takich starych sprzętów, to ja sobie pozwolę jeszcze wrzucić tutaj policjanta, który na tyle jest starej daty, że przy otwartym oknie jara peta. Chyba zakładając, że skoro i tak wyprowadzamy się z tego budynku, to tutaj jeszcze można. I myślisz, że otwarte okno załatwi sprawę i wyciągnie cały dym. Tymczasem upał, który jest po drugiej stronie okna, sprawia, że ten dym tutaj trochę pozostaje. Ale to jest z nami w pokoju? To jest trzeci policjant, który jest z nami? Wiesz co, myślałem bardziej o takiej szerszej biurowej przestrzeni niż jednym pokoju. Jeśli chcecie być oboje w jednym pokoju, w waszym biurze, no to go zostawmy gdzieś tam na zewnątrz. Jak przychodziliście po jakieś dokumenty, to on tam sobie jara szluga. Nie chcę wam wciskać do pokoju kogoś. Domi, zadecyduj. A co jest, jeżeli to jest taki typek, który po prostu przychodzi sobie pogadać na ploty, bo u nas jest zawsze kawa, a Domi... Antoni Rafalski. Antoni Rafalski. Dobra, to Antoni Rafalski otworzył sobie wasze okno, usiadł na waszym parapecie i połową jest w środku, a połową na zewnątrz, ćmiąc szluga. Jak było wczoraj u Stefna? No ty, ale słuchaj, super impreza. Okazało się, że my się znamy. Wcześniej kojarzyłam go z nazwiska, ale...
jako gość. No super, a skąd się znacie? Z jakichś policyjnych sprawek? W ogóle skąd ty przyjechałaś do Szybina? A wiesz, byłam w kilku miastach. Ostatnio przyjechałam z metropolii, może kojarzysz, takie tam miasto. Kojarzę, tak kojarzę. Duże. Chcę przyznać, że mieliśmy troszkę lepszą siedzibę. Trochę... Ale widziałaś nasz nowy budynek? Przecież tutaj za jakieś 2-3 miesiące się stąd wyprowadzimy. Tam jeszcze kończą nasze skrzydło. Będziemy mieszkać w skrzydle. Uwierzę. Uwierzę, jak zobaczę. Jak wejdę tam i rozłożę sobie swoje papiery, to tak, to uwierzę, że będę tam pracować. Póki co, jestem tu rok. Piękna ta piwnica, naprawdę. Ślicznie tutaj. Nawet ta pleść mi już nie przeszkadza. Co tam się wie? Wszystko w porządku? Korecki podgłaśnia radio, uruchamia swój stary komputer i nie chce być w tej rozmowie. On tak nawet spogląda na Dominikę, no ale chciałby jej zwrócić uwagę, że mamy robotę, ale on się powstrzymuje i zaczyna się zajmować tymi swoimi rzeczami, że niby on będzie tym pilnym pracusiem, który będzie teraz tutaj robił. On jest przyzwyczajony do Rafalskiego, no znają się tak długo, że już ma na niego wyjebane po prostu. Ty, siwy, pracuś, jak wczoraj u tego ustępnia? Jak się najebał, to nie robił ci jakichś wyrzutów? Wiesz co, jakbyś był na tej imprezie, to byś wiedział, jak jest. Ja nie lubię opowiadać po prostu o rzeczach, które nie są dla uszu wszystkich. No przestań, przecież dostałem zaproszenie, ale nie mogłem być, bo odwoziłem mojego syna na egzaminy, na studia. Jesteś tak jak moja stara, po prostu nie idziesz na imprezę, a później wypytujesz, jak było, czy ci się podobało, czy ci się nie podobało. Czyli widzę, była jakaś sytuacja. Była, Dominika, była jakaś sytuacja? Siwy się spiął ze stępniem, czy nie? Nie, dlaczego? Kurczę, ja widziałam, jak Siwy wręcz w nocy tańcował. Nie. Do Niedźwieckiego. A może trochę by pobogował czasem i Siwy. Może byś wpadł kiedyś do nas, do imprezy, do mnie, do garażu. Ale dobra. A ty nie potrzebujesz się napić kawy na przykład? Dokładnie, Antek. My mamy robotę do zrobienia. Nie, dzisiaj jestem po kawie, więc ja na spokojnie. Ja nie wiem, może się odlać potrzebujesz, albo cokolwiek, co jest po prostu w innej części budynku. No dobra, jestem bardzo ciekaw argumentu, co powiecie, jak powiem, że nie muszę się ani odlać, ani kawy. Kurwa, to sobie sieć, pal sobie też szlugi, ale po prostu nie zawracaj dupy. Młoda ma robotę do zrobienia. Ty jesteś przed emeryturą, to już masz po prostu wywalone, ale my jeszcze mamy troszeczkę... Po prostu czekam na telefon od specjalistów. Dobra, już idę. No, tylko się nie zapasujcie. Pamiętajcie, niedziela, dzień Boży, do kościoła byście poszli. Tak, dobrze, pójdę. No to on idzie. Dobra, ta robota. A więc tak, Dominika, ty chcesz zajrzeć w papiery dotyczące starej sprawy, tak? Obcinacza palców. Dokładnie tak. Żeby się rozejrzeć w tym. Czego szukasz, albo jak to szukasz, jaką metodą? Chcesz sprofilować tegoż człowieka, sprawdzić jakie wnioski, do jakich wniosków doszli Siwy z stępniem? Na pewno tak. Na pewno oglądam zdjęcia z miejsc zbrodni. Pytam dokumentację, która została załączona do plików przez patologów, przez specjalistów, w jaki sposób były cięcia, czym były zrobione te cięcia. Czy miejsca, w którym były porzucane ofiary, czy one były w jednym miejscu, czy... To może nie, może miejsce może zostawmy na razie, bo to, co Dominika chciałaby się najpierw skupić, to mimo wszystko na ofiary i w jaki sposób one były zabijane, w jaki sposób mogły wyglądać ich ostatnie chwili. I to jest tak znacznie, już wiem. Wiktorze, oddaję ci głos, bo to twoja sprawa była. Chyba, że się zgłaszasz w innym temacie.
W innym temacie, jak Dominika zaczęła robić te rzeczy, a Wiktor trochę się właśnie zdenerwował, to ja bym może po prostu wsiadł samochód i pojechał zobaczyć ten dom, który otwarł Pikacz. I ty, Dominika, jak siedzisz w papierach, to może Wiktor po prostu wstaje, nalewa kawy do kubka i mówi to, ja pojadę może do tego domu, gdzie otworzyli garaż. On jakby trochę też chce uciec od ciebie, żeby zostawić cię z tymi papierami, nie wiem, masz wrażenie, że może on trochę się wstydzi, że coś tam zawalili, żebyś tak, wiesz, nie patrzeć na tą twoją robotę. Nie, no jasne, pewnie. Ja gdzieś w głowie mam z tego, że to jest trudny temat i że trzeba mu dać czas, żeby... Ale Dominika, ty jesteś profilerką. Znasz już Siwego od jakiegoś czasu i najprawdopodobniej i tak swoje zobaczyłaś, ale żeby to zostało jakby zwerbalizowane, to ty wiesz, dlaczego on wychodzi. Od samego, od rana jest w podenerwowaniu. Ta sprawa, może to kwestia niedomknięcia tej sprawy? Może czegoś jeszcze? On jest zestresowany, on jest dosyć opryskliwy wobec Rafalskiego, a wcześniej taki nie był. On wychodzi, kiedy ty jesteś, kiedy macie się oboje zabrać do pracy. Przecież on mówił, że jedzie na komendę po coś. Więc przyjechał po to, żeby pojechać od razu do tego domu. I pewnie te myśli sobie podróżują, pojawiają się w trakcie, kiedy się zabierasz do tej oldschoolowej teczki, patrząc w te zdjęcia. I ile, Wiktorze, było ofiar? Były 4 ofiary i to był odstęp, można powiedzieć, że na przestrzeni roku to się działo. Tak, tak. Pierwsza zimą, później może tak były 3 miesiące przestoju, kolejna w marcu i później już było szybciej. To był maj kwiecień, i czerwiec, albo kwiecień i czerwiec. Maj i czerwiec. I to ewidentnie dało Koreckiemu i Stępniowi sygnał, że to jest seryjny morderca. Poza tym to, że zniknęły te palce, jakby to był wypadek albo przypadek, to palce by nie zniknęły. Korecki tam w dokumentach zaznaczył, że nie ma tych palców, nigdy ich nie znaleziono. On brał sobie po prostu jakieś trofea i to jest tam zaznaczone. I Korecki w tych dokumentach troszeczkę się stara opisać to w taki sposób nowoczesny i jakby zgodnie z nowymi procedurami, ale widzisz, że on to robi nieumiejętnie. Że mu brakuje tego takiego nowoczesnego sznytu, jeżeli chodzi o pracę właśnie profilera czy coś takiego. On się stara, ale to jest zrobione niedokładnie, bez jakiejś tam odpowiedniej metodyki. Są wszystkie dane zebrane, jeżeli chodzi o procedury medyczne, o zdjęcia, o oględziny miejsc, przesłuchanie świadków. Ja myślę, że nawet udało się właśnie zlokalizować miejsce pobytu tego człowieka, bo on, te zwłoki były rozłożone właśnie w obrębie dzielnicy Białe. I teraz jest zatoczone koło, bo ten nowy chłopak leży tam, gdzie leżała może druga ofiara. Model tych ofiar to starsze osoby niż na pewno dzisiejsza ofiara. Wszystkie dorosłe, chyba nie ze stare. Najstarsza ofiara, ile miała lat, Siwy? 30 parę? Płeć niekoniecznie ma chyba znaczenie, bo no, z dzisiejszą, jeżeli to jest też jakby powrót tego palczastego, to przewaga mężczyzn jest 3-2 kobiet. Czy znane, czy w tej starej wersji tej sprawy, Siwy, palczasty za każdym razem zabijał tak samo, jaką miał metodę, czy różnymi metodami zabijał? Mi się wydaje, że on się uczył tego, że pierwsze ofiary były brutalnie zabite. Uderzenia w głowę były zadane z większą agresją, były powtarzane. Nie zawsze te uderzenia były trafione na początku.
I dopiero przy trzeciej i czwartej ofiarze to jest jedno uderzenie konkretne, które obezwładnia ofiarę i później obcinanie palców. Wydaje się, że to jest obcinane za pomocą może dłuta, bo ma młotek, ma dłuto, po prostu jak ofiara leży, to w tym momencie za pomocą tego narzędzia te palce zostały obcięte. I... Czyli nigdy nie znaleziono narzędzia? Nie. I czy było za każdym razem takie samo? Tak, wszystkie ślady wszystkich ofiar wskazywały właśnie dłuto i młotek. Takie szybkie i gwałtowne, ale jednak chyba nie aż, no nie wiem, czy na ile precyzyjne. W sensie, no, rozpoznano to narzędzie przy każdej z tych ofiar. Natomiast oczywiście poza tą dzisiejszą na wyniki techników jeszcze trzeba poczekać chwilkę. Albo do nich zadzwonić, albo coś. A czy te ciała, które tam były, czy one były w podobny sposób ułożone do tych, które były teraz? Podejrzewam, że podobne o tyle, że sprawca chciał w miarę wygodnie i rzetelnie obciąć te wszystkie palce, więc mniej lub bardziej na wznak, nie no, nie da się mniej, na wznak z rękoma rozłożonymi na boki, żeby swobodnie się do nich dostać.